Dobry Państwu. Witam serdecznie, dziękuję, że gdzieście Państwo przybyli. Jestem wydarzenie. Zacznę cytatem, który chyba jest adekwatny do tej sytuacji, w jakiej znalazły się nasze narody. I my, i wy na jednej gałęzi moskiewskiego nieszczęścia razem siedzimy. Powiedział to na Radzie w Kadziarze w 1958 roku. Sojusz i współpraca polsko-ukraińska, jeżeli dobrze się do tego przyłożymy, może zmienić układ siły, oblicze Europy i dzięki niej nasz region nabierze większego znaczenia i politycznego gospodarczego. Współpraca militarna między naszymi krajami spowoduje, że siłą odstraszania będziemy w stanie utrzymać w Europie pokój. Ukraina ma już najlepszą armię w Europie. Mam nadzieję, że nasza będzie w stanie jej dorównać przez pierwszy od 500 lat. Nasze narody będą zabezpieczone przed rosyjskim samodzierżawieniem i barbarzyństwem. Aby to jednak osiągnąć powyższe cele, konieczna jest silna gospodarka. I on w stanie stworzyć sobie przedsiębiorcy. Od polityków zaś oczekujemy stworzenia ram prawnych, żebyśmy mogli to uczynić. Jak również ram finansowych, które pozwolą na tym przyzwyczaić analizy poprowadzić polsko-ukraińskie czy polskie, czy ukraińskie projekty gospodarcze w naszym obszarze. My jako prości ludzie od Polski i nowej roboty na tym obszarze widzimy swoje pole do działania. Chcemy tworzyć, animować, ułatwiać, lobbować polsko-ukraińską współpracę gospodarczą i razem wspólnego dobra. Jesteśmy bardzo aktywni w sprawach ukraińskich. W pierwszym okresie przede wszystkim pomagaliśmy finansowo i w różny inny sposób uchodźcom, przekazywaliśmy te fundusze na ukraińską armię. Potem zaczęliśmy robić to, co jest naszą kompetencją, czyli zajmować się gospodarką. Zorganizowaliśmy pierwsze stacjonarne konferencje biznesowe na Ukrainie. W Kijowie i w Lwowie prowadziliśmy szereg różnego rodzaju webinariów polsko-ukraińskich, biznesowych. Otworzyliśmy też biuro w Kijowie na Majdanie Niezależności. A 12 października otwieramy wielki program szkolenia dla uchodźców IT Skills for Youth, razem Web Services. Będzie to program certyfikowany. Przeszkolimy 12 tysięcy uchodźców w zakresie umiejętności cyfrowych. Mam nadzieję, że będzie to duży zastrzyk dla biznesu cyfrowego i Polski i Ukrainy. Otwieramy też Ukrainian Business Center, które będzie zajmowało się organizowaniem współpracy polskich i ukraińskich firm. Będzie ta konferencja, to jest zwiększenie naszych działań, a start naszych działań na rzecz biznesowej współpracy Polski i Ukrainy 27